Cześć, szóstoklasiści! Pamiętacie? W poprzednim filmie pokazywaliśmy Wam przykłady zadań, które mogą pojawić się na sprawdzianie. W niektórych zadaniach trzeba będzie tylko wybrać poprawną odpowiedź. W innych będziemy musieli sami coś napisać albo rozwiązać zadanie z treścią i zapisać wszystkie obliczenia. Rozwiązania tych zadań, w których trzeba wybrać poprawną odpowiedź, trzeba zaznaczyć na karcie odpowiedzi. W pierwszej części sprawdzianu na karcie są dwie tabelki. W jednej trzeba zaznaczyć odpowiedzi do zadań z języka polskiego, a w drugiej do zadań z matematyki. Wyraźnie jest zaznaczone, która tabelka jest do którego przedmiotu. W tabelce jest numer zadania, a obok niego czerwone okienka z możliwymi odpowiedziami. Okienko z wybraną odpowiedzią trzeba zamalować czarnym długopisem. W drugiej części sprawdzianu są zadania tylko z języka obcego. Tu też okienko z wybraną odpowiedzią trzeba zamalować czarnym długopisem. To wszystko jest bardzo proste. Nasz kolega Bernard pokaże Wam, jak to zrobić. Zobaczcie, to pierwszy rodzaj zadania. Są cztery możliwości odpowiedzi oznaczone literami A, B, C i D. Trzeba wybrać tylko jedną odpowiedź. Bernard wybrał odpowiedź C. Zaznacza ją najpierw w arkuszu, a potem na karcie odpowiedzi. Zawsze sprawdźcie, czy zaznaczacie odpowiedź do właściwego zadania. Bernard rozwiązał zadanie 10. Na karcie odpowiedzi zamalowuje okienko z literą C przy zadaniu o tym numerze. O tak! To naprawdę proste! Opowiesz o innych rodzajach zadań? Tak! Zobaczcie, to zadanie, w którym trzeba dwa razy wybrać jedną z dwóch odpowiedzi. Najpierw A albo B, a potem C albo D. Bernard wybrał odpowiedź A w pierwszym działaniu, a odpowiedź D w drugim. Cała odpowiedź w tym zadaniu to AD. Na karcie odpowiedzi przy tym zadaniu z tym numerem trzeba znaleźć okienko, w którym będą te dwie literki w takiej kolejności. A, D. I już poprawna odpowiedź zaznaczona. Widzicie? To też proste. To teraz trzeci rodzaj zadania. To zadanie, w którym trzeba zdecydować, czy każde z dwóch zdań jest prawdziwe, czy fałszywe. Bernard zdecydował, że pierwsze zdanie jest fałszywe, a drugie prawdziwe. W pierwszym wybrał literkę F, a w drugim P. Cała odpowiedź w tym zadaniu to F, P. Na karcie odpowiedzi przy zadaniu z tym numerem trzeba znaleźć okienko, w którym będą te dwie literki w takiej kolejności. F, P. Czyli pierwsze zdanie fałszywe, a drugie prawdziwe. Wiedziałam, że dla Bernarda to bułka z masłem. To został nam jeszcze tylko jeden rodzaj zadań. Zobaczcie, to zadanie, w którym najpierw trzeba wybrać poprawną odpowiedź, a potem jej uzasadnienie. Bernard wybrał odpowiedź B i pierwsze uzasadnienie. Zobaczcie, cała odpowiedź w tym zadaniu to B1. Na karcie odpowiedzi trzeba znaleźć okienko, w którym będą taka litera i cyfra. Dokładnie tak, jak robi to Bernard. Trudne. Damy radę. No jasne, że damy. A na dodatek po zakończeniu czasu na rozwiązanie zadań mamy dodatkowe 5 minut tylko po to, żeby sprawdzić, czy dobrze zaznaczyliśmy wszystkie rozwiązania na karcie odpowiedzi. To prawda. Najważniejsze to się nie stresować. Wasz nauczyciel jeszcze przed sprawdzianem na pewno też przećwiczy z Wami zaznaczenie odpowiedzi na karcie. Aha! Jeszcze jedna ważna rzecz. Musimy starać się nie popełniać błędów w zaznaczeniach na karcie, ale jeśli się pomylimy, nie trzeba się tym przejmować. Wystarczy źle zaznaczoną odpowiedź wziąć w kółko i zamalować okienko z poprawną odpowiedzią. To tyle od nas. Dzięki za pomoc, Bernard! Tak, dziękujemy. Teraz na pewno damy sobie radę na sprawdzianie. Powodzenia!